Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Stefan, kolejne punkty są, ale chyba do końca taki zadowolony nie jesteś dzisiaj. No nie, te skoki nie były takie fajne. Moment. Ale no cóż, no już się nie da cofnąć czasu. Nie da się ich poprawić. Tego jutro dzień przerwy. Bischofshofen walczymy dalej i będę się starał skakać takie skoki jak wczoraj, bo dzisiaj właśnie wszystko było trochę takie zszarpane i nie było takiej energii na progu. Z czego to wynikało, że takie to było dzisiaj? Znowuż jednak taki konkursowy trochę stres, czy jakieś inne myślenie? Starałem się właśnie tego uniknąć, ale może gdzieś się jeszcze to tak podświadomie pojawiło, żeby pokazać coś więcej, ale raczej nie. Także myślę, że po prostu takie techniczne błędy, że wszystko było troszkę za późno zaczęte i nie było takiej czystej po prostu energii, żeby to oddało, żeby już szybko przelecieć bóle, tylko tam właśnie nad bólem miałem trochę problemów. Maciek mówił, że współpracuje cały czas z psychologiem, nawet tak korespondencyjnie teraz. Czy ty też masz jakąś taką osobę? Nie, jedynie to żonę. Ale tak wydaje mi się, że teraz skaczę na miarę swoich możliwości. Teraz wiadomo, pojawiają się czasem gorsze skoki, czasem lepsze. Ale cały czas ta dyspozycja jest stabilna, więc w porządku. Trzeba właśnie robić to, żeby skakać bardzo podobne skoki, żeby pojawiały się jeszcze lepsze, to daje pewność siebie i taki luz, taką swobodę tego, że jest się pewnym, co chce się zrobić i się to robi po prostu. Przed Bischofshofen macie taki półtora dnia odpoczynku, czy jakoś masz jakiś plan na te dni? Cieszysz się, że jest ta przerwa jednak? No przyda się ten jeden dzień przerwy. No teraz w planie mam kontrolę antydopingową, także znowu zajdzie trochę czasu. Później będziemy mieli w hotelu lekką odnowę i przejeżdżamy dalej. No i jutro pewnie jakiś lekki trening, coś takiego, trochę wolnego. No i pojutrze walczymy. Rozumiem, że humoru nie tracisz. Nie ma co tracić. Dzisiaj trochę gorszy dzień, ale no, są punkty, to jest jakiś tam pozytyw. Szkoda, że nie lepsze i te skoki też, że nie były lepsze, ale już, tak jak mówiłem, już nie cofnę tego, nic z tym nie zrobię. Przetrawię sobie znowu na spokojnie i będzie dobrze. No to dziękuję i powodzenia, Bischofshofen.